Bydowskiego, redakcji Gazety Bydowskiej. Skład tej redakcji w tej chwili pracuje nad wydaniem czwartego numeru naszej gazety, dlatego też poprosiliśmy sobie o zadanie kilku pytań. Jak po prostu gazeta stworzyła się, w jaki sposób tutaj dział redakcyjny pracuje nad tą gazetą, nad redakcją tej gazety. O pierwsze może kilka spostrzeżeń poprosiliśmy redaktora naczelnego gazety, pana Piotra Dzikanowskiego. Dzień dobry Państwu. No cóż powiedzieć o naszej gazecie. Pomysł gazety zrodził się w zasadzie w wakacje tego roku, kiedy to myśleliśmy właśnie z właścicielem tej gazety, Leszkiem Szymczakiem, nad tym, żeby coś takiego w Bytowie ruszyć. I wtedy dowiedzieliśmy się, że jest szansa jakby przejęcia tych pieniędzy od posłańca, znaczy nie tyle przejęcia, co zaproponowania korzystniejszej oferty dla miasta i w ten sposób uzyskania pewnej dotacji, bo tak ta gazeta by się znacznie później ukazała. Złożyliśmy ofertę i nasza oferta przeszła. Komisja po prostu uznała, że nasza oferta jest lepsza, korzystniejsza, jeżeli chodzi o finanse i nakład. No i jakby dostaliśmy pewną dotację w wysokości 5 milionów na miesiąc. No i tak się zaczęło. Został kupiony komputer. Postaraliśmy się o oprogramowanie. Tutaj jest dosyć takie oprogramowanie ciekawe. Składamy to takim programem Ventura, który służy do składania małych gazet. Składamy to tutaj na miejscu. To potem w dyskietkach jedzie do drukarni. Tam na drukarce laserowej jest drukowana coś, co jest potrzebne do matrycy. Robiona jest matryca i druk. Drukujemy w firmie Gravipol w Słupsku. No cóż więcej, no, w skład naszej redakcji wchodzą... Właśnie, może poprosimy o przedstawienie całej redakcji. Bardzo prosimy, tak. Może nasi widzowie po prostu nie znają Państwa jeszcze, w jakim składzie pracujecie. Może jeżeli są tutaj te osoby, to bardzo byśmy prosili o przedstawienie, ewentualnie wymienienie chociaż całego składu i szefa między innymi, który patronuje nad całą redakcją. Dobrze, tutaj jest mój kolega Jacek Stępień, on jest na całym etacie obok mnie, znaczy mamy dwa całe etaty. Poza tym jakby za pieniądze robi jeszcze jedna osoba, to jest redaktor sportowy, to jest pan Tomek Franciszkiewicz. Natomiast cała reszta pracuje społecznie, to są współpracownicy i do nich należą. Pani Jola Szymczak, która robi nam rozrywkę, krzyżówki. Pan Waldek Hoppe, który teraz się w zasadzie włączył. Pan Cezary Obrach-Trądzyński. Pan Ludwik Schroeder z Masłowic koło Tuchomia. Pan, kto tam jeszcze robi? Ireneusz Stoltman i pan Bronisław Majkowski. To jest szkólny ze szkoły numer 1. No szeroki jest po prostu skład tego składu redakcyjnego. Sporo osób zaangażowanych jest. No i oczywiście ta gazeta, może pan oceni, w jaki sposób ona jest popularna, może już. To znaczy pytanie takie troszeczkę nieskromne, ale czy są zwroty, czy jest bardzo poczytna ta gazeta? W jaki sposób społeczeństwo bytowskie jest zainteresowane tą gazetą? To znaczy ja mogę tylko powiedzieć, jakie są zwroty. Oczywiście jest troszkę, część osób do nas przychodzi i chciałoby, żebyśmy pewne sprawy załatwiali. To są mniej lub bardziej poważne sprawy. Są jakieś telefony, jest coraz więcej osób chce się u nas ogłaszać i to by było jakimś miernikiem, że tak powiem, popularności. Oczywiście raz numer jest lepszy, raz jest gorszy, nie? Bo jednak to nie jest tak wiele osób, wbrew pozorom. W gazecie kartuskiej etatowych ludzi jest około 9. Oczywiście tam jest to tygodnik, ale jednak współpracowników jest dwa razy więcej jak u nas i jest masa pracy. Zawsze coś tam wypadnie takiego, że ta gazeta jakby z tej racji szczupłych sił trudno, żeby była do końca dograna. Ale staramy się i z numeru na numer chcemy być coraz lepsi pod względem treści, pod względem szaty. Ale wracając do tematu. Za numer drugi zwroty są gdzieś na poziomie 10, może 12%, czyli nie jest źle, bo w normalnych tego typu gazetach to pierwsze 3, 4, 5, nawet i 6 numerów w zasadzie ma duże zwroty.
na dużo większym poziomie, bo to jest takie zdobywanie klienta, zdobywania rynku. My mamy przy nakładzie 2,5 tysiąca właśnie około 10-12% zwrotów, czyli nie jest źle. Z tym, że no tutaj jakby brakowało tego typu informacji po upadku posłańca, w zasadzie tutaj nie ma konkurencji i jest zapotrzebowanie na tego typu informacje, to znaczy na informację drobną, dotyczącą miasta, dotyczącą wiosek tutaj, tutejszych ludzi, sportu, no to co chce się przeczytać, a co w gazetach, w tych dziennikach naszych pomorskich czy ogólnopolskich rzadko kiedy się znajduje albo wcale się to nie znajduje. Może jeszcze, czy ta gazeta w tym formacie, jakim się ukazuje, czy w przyszłości może będzie ukazywała się w innym, czy cały czas ten typ taki, jaki w tej chwili jest. Chodzi mi o to, że troszeczkę społeczeństwo przyzwyczajone do innego jest formatu gazety. Dlatego być może ona tworzy w tej chwili jako no taki folder, czy ewentualnie jakąś broszurę. I czy nie byłoby lepiej, no to znaczy to zależy od warunków technicznych oczywiście, czy ukazywałaby się w innym formacie. To może pytanie skieruję do pana Jacka Stępnia, który jest redaktorem technicznym, oczywiście odpowiada za skład komputerowy tej gazety. W takich warunkach, jak tworzymy gazetę na razie, jest to raczej niemożliwe z tego względu, że korzystamy z drukarki laserowej, która produkuje folie przeznaczone do produkcji blach offsetowych. No i drukarki laserowe mają format A4 i jest to format nie do przeskoczenia. Nie wiemy, jakie są warunki techniczne w drukarniach innych. W tych drukarniach, gdzie robi się gazety o większym formacie, czy oni mają sprzęt, który nadaje się do współpracy z naszym sprzętem. Jeżeli mają nowoczesne jakieś naświetlarki sterowane komputerowo, to problemem technicznym to nie będzie przejść z jednego formatu na drugi. Jeżeli robi się to inną techniką niż my, to będzie to problem. Na razie nie do przeskoczenia. Jeszcze, żeby dodać, oczywiście można zmienić format, ale to są dodatkowe koszty. Są naprawdę duże koszty, a przede wszystkim na dzisiaj to wiązałoby się, że skład byłby w Słupsku. A więc, znaczy to jest bardzo niekorzystne, bo taki skład się robi tam kilka dni i kilka dni w zasadzie musielibyśmy siedzieć w Słupsku. I też do końca jakby nie decydowalibyśmy, jak to ma wyglądać. Natomiast a propos formatu. Oczywiście chcielibyśmy, żeby może był trochę większy, ale to nie jest aż taki problem. Sporo gazet lokalnych wychodzi właśnie w tym formacie i ma się całkiem dobrze. Ma się całkiem dobrze, bo to rzeczywiście ludzie są przyzwyczajeni do tak zwanej płachty, ale to chyba nie jest najważniejsze w gazecie. To znaczy... Oczywiście mi się wydaje, że oczywiście format nie jest aż tak bardzo ważny. Ważne jest to, co w tej gazecie po prostu się mieści. Czy redakcja myśli po prostu o jakichś artykułach sensacyjnych, które spowodowały to, że ta gazeta byłaby bardziej atrakcyjniejsza i bardziej rozchwytywana. Tak, oczywiście. Teraz myślimy o tym, żeby ona była bardziej agresywna i myślę, że ten numer czwarty, znaczy może nie będzie taki totalnie agresywny. Tak, od czwartego zaczynamy już, tak? Tak, ale żeby był trochę bardziej ostry. Ale to też się wiąże z naszą małą objętością. My się będziemy starali i już na święta prawdopodobnie nam się uda powiększyć objętość gazety, żeby ona była po prostu, żeby było w niej więcej. I wtedy będzie coś takiego, że będzie troszkę tej agresji, troszkę jakiejś publicystyki, troszkę czegoś. A teraz jak chcemy władować cokolwiek, to już jest dużo, prawda? Znaczy jakby nie ma tego miejsca na wszystkie sprawy, a jednak ta gazeta tutaj, ona musi spełniać jakby wszystkie funkcje, bo ona jest jedyna na terenie. Gdybyśmy mieli taką sytuację jak w Kościerzynie, gdzie mamy w zasadzie trzy pisma, gdzie jest Gryf, jest Ziemia Kościerska i jest Nasz Tygodnik i każda z tych gazet jest inna. Na przykład ta agresja wiąże się z Ziemią Kościerską, która jest takim jakby to powiedzieć w cudzysłowie, brukowcem. To jest klasyczny, piękny brukowiec. Oczywiście zapotrzebowanie na tego typu informacje jest, jak najbardziej, nie? Ale jeżeli jest jedna gazeta, czy ona sobie może aż na takie coś pozwolić? Owszem, powinna być troszkę ostrzejsza niż może dotychczasowe numery, ale chyba nie za ostro. No jest trochę, jeżeli chodzi tam o taką słodycz, to jest w tym naszym tygodniku. A jeżeli chodzi o Gryfa, to on jest raczej taki nobliwy, stara się być, nie? A my musimy to wszystko jakoś połączyć, jakieś proporcje. Przy tej objętości to jest trochę trudno. My jako druga grupa zajmująca się przekazem wiadomości na terenie Bytowa,
No myślę, że stworzyłaby się taka koncepcja i myślę, że Państwu również by to odpowiadało, abyśmy jako redakcja telewizji osiedlowej nawiązała współpracę właśnie z redakcją Gazety Bytowskiej. Może, Panie Doktorze, jak Pan widziałby taką współpracę z naszą właśnie redakcją telewizji osiedlowej? Mi się wydaje, że możemy co jakiś czas, na przykład teraz z końcem roku, robić jakieś takie konferencje jakby prasowe z ludźmi, do których mieszkańcy Bytowa mieliby pytania, na przykład z burmistrzami. I umawiamy się, że do jakiegoś tam powiedzmy 15 grudnia można do redakcji czy tam do Was składać pytania do burmistrzów. My je przygotowujemy i potem zapraszamy burmistrzów i na żywo reprezentujemy jakby miasto. I myślę, że z tego może być bardzo ciekawa sprawa. Zobaczyć burmistrzów, co oni mówią, jak się zachowują, co zrobili, bo rzeczywiście nasza gazeta stara się tam czasem to pokazać, co się dzieje w mieście, ale jednak na żywo ten przekaz jest jakby bardziej dochodzi, lepiej dochodzi. Oczywiście, bo nawet wielu właśnie z naszych mieszkańców nie zna burmistrza osobiście, po prostu wymieniają samo nazwisko, nie kojarzą sobie ze sobą, dlatego ta właśnie konfrontacja taka tutaj w naszym studiu, myślę, że proszę Państwa, no taki program byśmy wspólnie tutaj z redakcją bytowską zrobili w naszym studio, chociaż to jest małe i no nie takie profesjonalne, ale miejmy nadzieję, że na coś takiego wspaniałego Państwa zaprosimy. Oczywiście byłby to program na żywo i poruszalibyśmy sprawy naprawdę bliższe sercu Bytowa i tutaj sam pobyt nawet członków zarządu naszego miasta byłby naprawdę rewelacyjną sprawą i ten program cieszyłby się naprawdę popularnością. Kończymy, proszę Państwa, pobyt w redakcji Gazety Bytowskiej. Chcieliśmy serdecznie podziękować panu redaktorowi, panu Jackowi Stępniowi, jak i również szefowi, panu w tej chwili zapomniałem nazwiska, ale panu Szymczakowi, przepraszam bardzo, panu Szymczakowi za to, że tutaj odwiedziliśmy i przybliżyliśmy Państwu kilka spraw związanych z wydaniem tej gazety. Dziękuję bardzo. Dziękuję.